Wszystkie pytania o Kazię, czyli o Adę, są mi bardzo miłe, dlatego że współpraca z Adą jako Kazią była po pierwsze pracą trochę szaloną, jak to z dziećmi na planie, ale z drugiej strony między nami pojawiła się taka niezwykła nić przyjaźni i wielkiej sympatii. I to były te sceny, które sprawiały mi taką jedną z największych radości, dlatego że po pierwsze nigdy nie wiedziałam, co tak naprawdę się wydarzy w scenie i czy Ada powie swoje kwestie, czy nie, czy stanie w pozycji, czy nie. I właściwie dzięki tym takim różnym niewiadomym, nigdy nie byłam do końca przekonana, co z tej sceny w ogóle wyniknie i jak ona będzie wyglądała. Ada jest niezwykle żywiołową dziewczynką, która uwielbia grać i od jej mamy wiem, że zabawą, w którą Ada najbardziej lubi się bawić w domu, jest casting. Jej mama musi po prostu układać jej co jakiś czas castingi, bo Ada po prostu uwielbia castingi. I rzeczywiście to widać po Adzie, że Ada świetnie się odnajduje na planie i jest no, taką iskierką po prostu zawsze jak się pojawia. A ta relacja między nami, myślę, że to się bardzo przełożyło również w scenach i będzie to widać na ekranie, jak bardzo się polubiłyśmy i jak bardzo się ze sobą po prostu zżyłyśmy.